Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejscowości Lyski, oddział Lyski. I miejscowość też się tak nazywa? To będzie Gaszowice. Gaszowice, właśnie. A Lyski to jest numer oddziału 0132, gdzie akurat lotuje kolega Arkadiusz Kaczmarczyk. Tak, i kolega. Lotuje w Rydnim. Tak, ale kolega się nazywa, bo tutaj sklep ma obok zaraz z artykułami dla gołębi. A przyjechaliśmy tutaj wspólnie z kolegą Jackiem Dyszy. A przyjechaliśmy nie na lot, tylko tutaj przedstawić hodowlę i pokazać właśnie tutaj o te gołębniki, które mamy za plecami. Opowiemy tutaj o tym, jak kolega Arkadiusz prowadzi tą hodowlę, ale też tu widzieliśmy, mamy tutaj małe takie ptaszki ozdobne, jeszcze tam inne są, chyba drób jakiś, kurki, tak widzę? Czy co tam jest? Kurki, kury. No tam widzimy, kolega, widać, pasjonat, można powiedzieć, ptactwa. Tutaj w oddziale 0132 Lyski, ilu hodowców lotuje? No obecnie lotuje 60 hodowców. Takie na znanych, z kim tutaj, bo ty jesteś mistrzem oddziału tutaj? No akurat teraz obecnie jestem na trzecim miejscu. A w wcześniejszych latach? W wcześniejszych latach, w zeszłym roku był pierwszy, dwa lata temu pierwszy. Czyli cały czas w czołówce? Cały czas pierwsza trójka, także... A kto tam tak największym rywalem twoim jest tutaj w oddziale? No poprzedni lata kolega Sionka Janusz. W tym roku akurat przede mną jest Ziobro Piotr, hodowca, takie znane, mało znane nazwisko. Tak dopiero teraz, w zeszłym roku był trzeci, w tym roku jest na razie pierwszy Jureczko Marek. Dużo takich znanych nazwisk, potem rejon mamy cały, to jest oddziały Gaszowice, Niedobczyce, tam na przykład takie nazwiska jak Cieślok, Alojzy, Głumbica, Henry. Dużo takich dobrych hodowców, mieliśmy także w rejonie hodowców z Wodzisławia jeden czas, ale już rejon się rozpadł i oddział Wodzisław odszedł od nas. No, teraz obecnie w rejonie jest nas około 160 hodowców, taki mocny, silny rejon. Ty teraz, który jesteś po ilu lotach? Po 8 lotach w rejonie jestem na drugim miejscu. Na drugim miejscu? W rejonie. W rejonie, w okręgu na trzecim miejscu. I w regionie, bo tu region jaki jest? Region na razie, region to jest Śląsk, ale Śląsk. To akurat lecimy loty osobno. Aha. Także to są głównie te loty dalekie. W tym roku akurat jako region nie bierzemy udziału, tylko jeden będzie wspólny od Barcelona. Tutaj kolega po sąsiedzku lotuje w oddziale, zero ile? Rybnik 1, 148. 148 i który jest tam na lotach? 10 po 7 lotach. A ilu was tam jest wszystkich? 86. Trochę więcej niż tutaj słyszymy, no, właśnie. Większy oddział. Rejonu razem nie tworzycie? Nie, nie. My mamy rejon 7 oddziałów. No, to jest inny. W rejonie jestem 36 w tej chwili. No. Tutaj się gdzie spotkaliśmy. Przy okazji, że przypomnijmy sobie kiedyś, kiedy byliśmy w filmie Profet w Trzeciewcu, tam pod Bydgoszczą. Tutaj właśnie wspólnie z kolegą Jackiem Dyszy i Piotrem Bugałą, jeszcze do którego za chwilę pojedziemy, bo kolega Piotr Bugała dzisiaj ma lot, ty nie masz lotu dzisiaj. Dzisiaj pojedziemy na 350 km na lot. Macie krótki, a oni mają taki długi, bo mają sobotę dzisiaj na 700 ponad km. I Marek też ma ten. Też taki masz lot? I też. Razem puszczaliście? Tak, razem. Gołębie o której godzinie zostały wypuszczone? 315. Ale jeszcze na razie nie ma ich, mamy trochę czasu. Możemy nagrać, pojedziemy tam do Piotra, ale mamy właśnie dzięki temu czas, żeby tutaj przedstawić hodowlę. Powiemy coś o tej hodowli kolegi Arka, bo mówiliśmy, że przyjdziemy sobie też zobaczyć, jak testuje te produkty, o których wtedy rozmawialiśmy. Czy on rzeczywiście to zrobi, zobaczymy, co tam ma w gołębniku naprawdę. No, on zaraz pokaże. Ale teraz nam powiedz troszeczkę więcej jeszcze o hodowli. Ile wszystkich gołębi masz tutaj u siebie? No, wszystkich gołębi posiadam 120 sztuk, 80 sztuk gołębi lotowanych, to jest totalne wdowieństwo i 20 par w gospodzie. I młode jeszcze. No, plus gołębie młode, młodych na tym roku wyjątkowo sporo, bo jest 50. Zawsze tak było, do 40 młodych, w tym roku jest troszkę więcej. A co, nie trenowałeś, czy co, czy tam wyhodowałeś specjalnie więcej? No, w zeszłym roku akurat jeszcze przybił z jajka od kolegi z Niemiec, taki dobry też starszy hodowca, kolega Ahlers. No i... I chcesz po prostu przetestować? Trzeba przetestować te gołębie. Zmusiło mnie to, żeby puścić więcej młodych, żeby skrzyżować te jego gołębie ze swoimi najlepszymi gołębiami i sprawdzić, w tym roku trzeba sprawdzić, jak się będą sprawować te gołębie. Ten lot, który teraz macie, to ile gołębi będziesz wkładał? Około, bo dzisiaj będziecie mieli koszowanie. Około 30 sztuk. Są to wszystkie, które masz do lotu? Nie. Nie, gołębie jest więcej. Gołębie, które pójdą za tydzień na lot Sulingen, zostają w domu dzisiaj. Aha, czyli tym, co będą, bo to też będzie lot 700, będzie, to taki... Za tydzień będzie lot dublowany, będzie lot 700 plus 300 i gołębie, które pójdą na lot 700, zostają w domu dzisiaj. Aha, żeby odpoczęły sobie. Żeby odpoczęły. I dzisiaj pójdą te gołębie, podejrzewam, młodsze na pewno. Głównie młodsze, co? Głównie młodsze i roczne samice tutaj dzisiaj pójdą do kosza. Samice muszą mieć, bo nie można z nimi dać rady, łączy się w pary. Tutaj gołębniki, chodźmy w salimy, może pokażemy, bo tutaj mamy gołębnik, który tutaj masz z tyłu, widzimy. Tam jest wlot, tutaj rzeczywiście lotują, czy to jest na młode, czy jak? Wlot, tym wylotem wchodzą wszystkie gołębie, pójdziemy do środka, tam widzimy, jak to wygląda.
i jeden wrot jest w dachu nad... Aha, tu nie widzimy go stąd, ale... O tam gdzieś musi być. A, widzę, widzę. Tam z tyłu coś tam może będzie widać. Zobaczymy. Tu zobaczymy, podejdziemy tutaj do kolegi Jacka, a on tam widzi. No rzeczywiście jest wlot, to sobie będziemy widzieć. Czy tak, że ta kratka on jest? No, u mnie gołębie wchodzą wszystkimi wlotami. Tu akurat samice przebywają cały dzień na wolierze. W gołębniku są tylko karmione, nic więcej. Wchodzą po oblocie do gołębnika, są nakarmione, wychodzą do wolier i cały tydzień siedzą samice woliera. Tutaj też widzę, masz tam chodzić, podejdźmy, jak już jesteśmy na zewnątrz. Przy okazji widzę, tam rzuciłeś taką darlin, tak? Specjalnie z trawą. Gołębnik rozprzodowy, tam gołębie cały czas mają taki, żeby nie brakowało minerałów. Trawy jakieś zielone. Aha, coś sobie zawsze tam znajdą. Jak to twarde jest, ciężkie, to one też im łatwo się pobiera, bo to jak zrzucimy im takich luzem, to że oni są króliki, nie mają czym... Koniec, dokładnie. Tego nie ma. No a tutaj ten... Jest woliera do głębi młodych. I one sobie tu siedzą, te 50 młodych około. Bo tu jest mniej, reszta jest w środku. Popołudniami je lotujesz? Jakoś tu trenujesz, czy jak tam? Czy na razie jeszcze nie... Głębie młode wypuszczą na obloty tylko tak do 15 maja i od tego czasu zamknięte wypuszczmy dopiero jak się kończą loty gołębi starych. Czyli one teraz będą cały czas zamknięte. Nawet nie trenujesz wokoło. Cały czas są zamknięte. Cały czas zamknięte. Wypuszczmy je dopiero po lotach i gołębie nie giną przez to, nie odchodzą od gołębnika. Czyli że jest na przykład na te 50 gołębi, to 50 gołębi jest po lotach gołębi starych. I w zeszłym roku na przykład 30 parę sztuk i lot ich zakończył, to zostało chyba około 30 sztuk, dwa gołębie. Czyli w ogóle normalnie jak ty na początku tylko trochę je wypuszczasz, one wyjdą na dach, zamykasz, ale zaczynają, czas... zaczynają się oblatywać, gołębie zamykują i koniec. Nie wypuszczą w ogóle. Rozumiem. I one siedzą w gołębniku. Na wolierze tutaj, na słoneczku akurat. No i zdrowsze i... Dobrze, to sobie teraz zobaczymy. Te produkty, które tam wtedy byliśmy, reklamowaliście wspólnie z Piotrem, mówiliście, że na nich latacie, rzeczywiście tak masz tutaj? No, stosuję te produkty cały czas. To popatrzmy jeszcze, tu sobie wejdziemy. O, tu akurat widać. Tu mamy półkę jakąś, co masz? Zobaczmy, co ty tam tu zbierasz. Nie tego wszystkiego. Masz też jeszcze tutaj, widzę, no, z Leśnej Doliny. Leśnej Doliny, to też znamy firmę. Naturalne środki. Bardzo. No tu masz, o to te drożdże w żyle, tu dostałeś jakieś opakowanie jeszcze, takie testowe widzę. Ale bardzo dobrze się sprawują, też je sprawdzą. Różne te produkty są rzeczywiście. Bardzo dobry jest właśnie ten do gołębi w rozpłodzie. Fortiplan. Udane lęgi i zdrowe potomstwo. No to się akurat super sprawdza. Gołąb, który jest przy słabym polocie, ten protein odbuduje go w momencie. Ten, na odbudowę polocie, tak? To spróbował nawet indywidualnie na gołębia. Kawałek skórki z chleba namoczyć i gołębia. Bez żadnego rozcięciania, bez niczego? Bez niczego. Kawałek taki, żeby mu weszło tak ziarnko kukurydzy, wielkość skórki, tylko na pincecie zamoczyć gołębiowi do bezpośrednio do dziuba. Ciekawa aplikacja. Tak sprawdzą. Tutaj coś jeszcze masz, widzę, co tu jeszcze? Posypka ziołowa, arka koniecznego. O, posypka ziołowa na karmę z 17 ziół. Długo to też stosujesz już? Trzeci rok. I zadowolony jesteś z tego? Sprawdza się? Akurat. No z wilżą, głównie z tą Leśną Doliną. Albo z sokiem tu widzimy, tak, sok warzywny, syrop z czerwonej cebuli. A no tutaj reszta to widzę, reszta masz to te... głównie z tego Silver Taube produkty i cały czas na zmianę, na przykład przed lotem dostały wczoraj gołębie te Carniforte. To na 700 to co będziesz dawał? Carniforte akurat zastosował przez dwa dni. Czwartek, piątek na pewno dostaną na karma zwilżono, nie wiem czy Energy Oil, bo tu akurat mi się już kończy. Też tego stosuję cały czas dużo, sporo. A na 300 wtedy inaczej troszeczkę na pewno na 300 inaczej, mniej tego wszystkiego. Czasem w ogóle nie stosuję. To zależy od trudności lotu, jak gołębie wyglądają. A tu widzimy jeszcze, a propos, tu widzę, masz podwieszoną kukurydzę. No to akurat jest ta kukurydza. To sobie tak, ile ona ma? To jest pierwszy sezon? Nie, to pewnie to jest, trzy, ile to ma? Co roku kukurydza jest świeżo. Świeża, czyli, a ta jest z zeszłego roku. To jest z zeszłego roku. Zeszłego roku. Ale to jest kukurydza. Wiecie, karma, zobaczmy, idzie, karma MDM, tu masz firmę. Ta kukurydza idzie na kiełkowani, to kiełkuje każde ziarko. To jest kukurydza, wychodzi mnie drożej, jak normalnie kupuję. To tam jak pozyskujesz tą kukurydzę tą? Bezpośrednio z gospodarstwa, jak stoi. Tutaj zajada, po sąsiedzku? No taki jest znajomy rolnik, do niego zajeżdżą i zawsze jak on kosi przy okazji. Zabierzesz i sobie na zrybą, wysuszysz. Wychodzi drożej jak normalnie, bo to normalnie zapłacono kukurydza. Także jest przy tym robota, bo trzeba to wszystko powiesić, wysuszyć, jest naturalnie wysuszono i uważam, jest lepszą. Ja pamiętam właśnie tutaj na Śląsku, jak babcia mieszkała tam pod Wrocławiem, to też oni zawsze w stodole suszyli kukurydzę. Później taki mieli specjalny młynek i się wlało i kaczanami te się rzucaliśmy jeszcze trochę. Tyle mi tego zostało, tej kukurydzy do końca sezonu starczy. Jeszcze tutaj od Arka brat rotuje też. No brat rotuje w oddziale. A brat gdzie, w tym samym? Oddział Gorzyce. To po sąsiedzku? To jest, nie, to jest oddział. Nie rywalizuje z tobą? Rywalizuje w okręgu. W okręgu jest 12 przodownik, w oddziale jest akurat pierwszy teraz w Gorzycach. Też super leci. No brat co roku odymie otrzymuje z pierwszego lęgu połowa młodych. Co roku. Jeden młody zostaje u mnie, drugi idzie do brata
i co roku robi brat wyniki super. I on notuje właśnie cały program Siegertaube. On cały katalog, tak to leci, tak testuje wszystko i. Teraz też musimy do niego podjechać, zobaczymy sobie, ale popatrzmy tutaj ciekawostki, jakie tutaj masz. No przy młodych czyszcza raz na dwa tygodnie. To są te młode właśnie, co masz wyciągnięte. Te masz tutaj zamknięte, ale te nie mają możliwości chwilowo wyjścia. Wszystkie wychodzą, bo tu mają dziurę. A, tu widzę, dobra, jest, widzę. Dura, one wychodzą do woliery. Tam przejście, taka klateczka i tam sobie na woliere wychodzą. A gołębie z lotem wracają, czy stare, czy młode, wchodzą wszystkie. Jednym tym wlotem. Albo tu, albo dachem. Albo wszystkie tutaj dachowym. Bo tu jest drugi wylot. Mhm. To widzieliście, ten co z dołu widzieliśmy. Samice tak samo z oblotu jak wracają, to wchodzą tymi samymi wylotami. I one tylko tu w gębniku są nakarmione. Ale poczekaj, antenę kładziesz, czy masz pod spodem? Anteny są tu pod spodem są. Widać tymi. Dobrze, dobrze, bo tak właśnie patrzę, jaki system używasz? Tauris. System Tauris. No i samice wchodzą z oblotu, tu są nakarmione. Oczywiście jęczmie zostawiły dzisiaj. Dzisiaj dostały lekko, strawną mieszanka. Wychodzą do wolier. Tam gnitownik, tak? Tak, dzisiaj akurat jest pusty, bo pusty. To jest do czwartku mają, od czwartku jest pusty. Rozumiem. Żeby nie miały tych kamieni. Wychodzą do woliery i siedzą tutaj, gdzie na siedzą samice. Można. Dzisiaj akurat pójdą, one no, chciałem wszystkie tu wejść od razu. Tak, tak. No bo to już czekają. Tutaj gołębie, które posiadasz w swojej hodowli, to z jakich ras? Czy to sobie sam tu wyhodowałeś, czy tak jak mówisz? Bo teraz te nowe, co dostałeś, jakieś mówisz jajka, ale wcześniej na pewno też sprowadzałeś. Akurat co jajka sprowadził, to są gołębie od kolegi Achlersa z Niemiec. I te gołębie już były w 1991 roku jako pierwszy raz. Sprawdziły się bardzo dobrze i byłem już kilka razy po te gołębie. No i to są wszystko gołębie krzyżówka. Gołębi Achlers, tu z naszymi gołębiami ze Śląska. To są gołębie Szczepunek, Izydor, Krakowczyk. Takie tutaj lokalne. Takie lokalne gołębie tu nasze, twarde. I to bardzo dobry takich hodowców, którzy tu dobrze lecieli latami. Mm-hmm. No i gołębie się sprawdzają w krzyżówce bardzo dobrze z tymi gołębiami. I cały czas te gołębie hoduję. Zresztą wyniki w 98 roku zrobił pierwszą z tymi gołębiami mistrzostwo okręgu. A lutujesz od jak dawna? Od 93 roku. Od 96 roku cały czas w pierwszej trójce oddziału i cały czas też wysoko w okręgu. Ostatnie lata, 8 lat, 7 razy pierwszy w rejonie. Brat tak samo lotuje, czy starszy od ciebie, czy młodszy? Brat jest młodszy. Kiedy zaczął lotować? Po tobie? Brat zaczął lotować po wojsku. Ja akurat 99 rok, jak się żenił, zmienił miejsce zamieszkania i wszystkie gołębie, co były na ojcowiznie, zostały do brata. I brat przejął te gołębie, zaczął nimi lotować i leci cały czas. I cały czas. I zaraziłeś go pasją, czy on ci też wcześniej już był zarażony? On tak z początku. A tata też lotował? Ojciec nie lotował, no ale gospodarstwo w domu gołębie były cały czas. Rozumiem. No, a brat lotuje teraz od tego czasu, 2001 rok lotował sam, zrobił wicemistrza okręgu Śląsk Południe. No cały czas jest też w tej pierwszej serce okręgu, teraz jest akurat 12 przodownik w okręgu. W oddziale w Gorzycach tam cały czas też w tej czołówce, czy na stare, czy na młode. Myślę do młodych bardziej przykładu, u mnie młode są tak bardziej naturalnie hodowane. Na ostatnie loty nikt najlepszych młodych nie wysyłał. Mhm. One idą, pierwsze loty idą trzy wszystkie, a potem dwa ostatnie loty. Te co wiem, że już będą gołębie trzymane, zostają w domu. A tu akurat mam swojego najlepszego z tyłu gołębia rozpłodowego. Pokażemy właśnie parę gołębi takich. I teraz do rozpłodu przejdziemy, tak? Tu jest gołębik rozpłodowy. Sałata widzę leży. No sałata też mają dolic, trawy. Tam akurat wszystko widać. Ten jasny, to jest mój najlepszy gołąb. Jasny ten na dole, i co siedzi? Ten na dole, i rozpłodowy, i rozpłodowy. Ten niebieski, ten nakrapiany? Nakrapiany, tak. To jest gołąb, krzyżówka. Tych moich gołębi z gołębiami. A ten Arles to miał jakieś janseny też, tak? Czy to były jakie tam? Jakich linii, jakich raz to były? Przepraszam, to tam akurat. Tak, pokażmy, jak ten gołąb wygląda ładnie. Iloletni on jest? On jest 06 rok. Czyli ma 11 lat. Hodowcy wszyscy te gołębia znają. On wielokrotnie wygrywał i w okręgu ten gołąb. Zobaczmy te paski zdrowia tak zwane, nie? I w okręgu wygrywał głównie loty dalekie, maratony. No i ten gołąb ma swoja cela wyjątkowo, bo ten gołąb prowadzą na ogiera. Tutaj właśnie to widzę na dole, nie? Swoja cela, on tam od razu akurat nie chciał wejść. On tu siedzi, tutaj dwie, nie, z lewej strony ma. Cztery samice tym gołąb nalegle. Mhm. Jak ten gołąb z wiosny jest włączony w pary, to żeby mieć pewność, że są gołębie po nim, to tu mam do niego specjalnie przygotowane. Teraz tylko skręcone, tu tylko widać śrubki, tylko przyłożę, jak to wygląda. To jest coś takiego. Samice siedzą w swoich celach. Tutaj masz, popatrz, no właśnie, no zobaczmy, bo te klatki na ogiera różne widzieliśmy, a to jest zawsze jakieś modyfikacje. Niesamowicie funkcjonują. Prawa, lewa strona, dolna, górna klatka, takie same są, widzę, tak? Gołębie go nie stresują, minę, tu mu nakarma, woda, ten gołąb jest ukarmiony. I robią coś takiego, że co godzina tylko przychodzą i przepuszczą. Teraz akurat jest z jedną samicą, ona tam siedzi na jajkach. Ten tam widać w tej swojej celi. Tak. A normalnie jeszcze mocele tu swoje i tam innej gołębi nie ma.
Samice są cały czas. Tak. Poczekaj, a tu jeszcze jak otworzyłeś tam karcer ma jeden? Czy to tam tak, tam jest, ona wchodzi, tu jest dziura. Widzę tak właśnie dziurka i tak myślałem, że karcer może. Nie. To gołębia akurat wchodzą. I tu jest tylko się rano ta góra. Mhm. I tędy otwierą i mu wpuszczą. Albo jedna samica, albo tu jest jedna samica. Ta zamyku, otwierą następną, bo tu są dwie nadykane. Pokażmy, tutaj są takie zasuwane właśnie te wejścia. A z tej strony mu otwierane inaczej. Tu jest... I wtedy jak one znoszą jajka, to dajesz im wychowywać, czy podkładasz pod mamki? Nie, tu akurat podkładą, on ma 4 samice równolegle i podkładam pod mamki, te młode. No z pierwszego lęgu po nim 8 młodych, z drugiego lęgu 8 młodych. To są same jajka. Rozumiem. Czyli to do 15 marca z jednego gołębia 8 par jajek. I wszystkie jajka były dobre, mu z niego sporo młodych. No ale gołębie z niego się sprawdzają, a szczególnie jeszcze po tym wnuki. Takie dalsze potrzebne są prawnuki. No, a teraz już akurat siedzi z jedną samicą. Poprzedni młody już wychował. Teraz mu drugie, żeby odpoczął. A ten gołąb był najlepszy po kręgu w kategorii C. W następnym sezonie w kategorii maraton. Gołąb co był po 12-11 gołębów. Te kolejne gołębie, które co są, to są jakieś potomstwo jego w większości. To akurat czy to jest syn z niego późny. Ten taki niebieski z tyłu. Ten taki nakrapiany, tak. Tu jest syn z niego taki późny, jesienny. Ten co u góry tu jest? No, ty niebieski jest z niego. Tu jest większość synów z niego. Aha, rozumiem. Czy to jest po prostu jego potomstwo? A tu drugi z najlepszych mojej gołębi. Też na ogiera widzę chyba jest, co? On był na ogiera, on miał dwie samice. Masz takie modyfikacje, a dwie. On miał tu dwie samice, tu mocele, jedna drugą. I on siedział tu w tej celi akurat, to było tu zamontowane, on był tu i mu samice przepuszczał. Ale ten gołąb akurat na ogiera się sprawdził, 2 razy czyste jajka. Aha. Także nie pasuje mu ta metoda, jest to też szybki gołąb, 7 razy pierwszy, 2 razy... Jeszcze skrzydło raz, dwa z którego roku ten gołąb jest? I też ma, nie, otwórz, zobaczmy, on też ma te charakterystyczne, to pamiętam u Herbotca jak byliśmy, to tam oglądaliśmy, tam właśnie zwrócili uwagę o tych paskach zdrowia. I tu zobaczmy, że te gołębie, co tutaj kolega Arek pokazał nam, to właśnie one mają. Jest to gołąb z 10 roku. Okay. Czyli 7-letni gołąb. No i też jest skrzyżowany z samicą. On jest spokrewniony jakoś tym gołębiem? Nie, to jest gołąb przyniesiony właśnie od kolegi Trzcionki Janusza. To jest gołębi Jansynów. Mhm. Kolega Trzcionka ojca nabył, to był gołąb od Lisa, oryginał. Hańca Wilegolica, tak? Tak, i samica była, chyba mi się wydaje, od Bogusława Glęca, to był z gołębi Lanheim. Mhm. No i wyszedł tym gołąb, one się nie sprawdzały za bardzo, te gołębie u niego. W ogóle te gołębie, on jako młody miał jeden konkurs, jako roczny jeden konkurs. Mm-hmm. A za 2-letniego na 9 razy w koszu, 8 razy pierwszy w wyniku. I wtedy miał 2 pierwsze konkursy, w sumie miał 6 razy pierwszy konkurs, 2 razy pierwszy w okręgu. I to miał konkurs pierwszy ze Świnoujścia na 16 tysięcy gołębi. Z Rzepina około 20 tysięcy gołębi było na cały okręg, to ten gołąb przyszedł jako pierwszy. A wycofałeś go z rozpłodzie w jakim wieku? Do rozpłodu? W tym roku jako 7-letni poszedł do rozpłodu. Dopiero teraz? Bo w zeszłym roku syn z niego miał 10 konkursów. Pierwszy syn, co był po nim za tyle lat. Aha. I też miał pierwszy konkurs tym gołąb. Też Rzepina. No i akurat postanowię go wycofać, bo tu akurat więcej z niego będzie jak w lotach. Rozumiem. W zeszłym roku jeszcze tym gołąb zdobył 9 konkursów. Dobry taki gołąb. Tutaj masz, karmi się tak samo jak nie, całkiem ci inaczej. One mają troszkę inną karmę, mają i jęczmień i mają też część bobu. No. Sałatę mają też, widzę, i tą darm tutaj. Tą darm idzie wszędzie, to jest dobry pomysł. No tu akurat to wymienią co tydzień, ale też nie dziobały, że mają chwilowo tego trochę. One tutaj sobie na wolierę mogą gdzieś wyjść, nie? No tu, jeszcze, masz... tu jest gołębnik, tu są takie, a tu jeszcze jest dalsza część tej woliery. Co te gołębie tędy wychodzą, one tam mają wejście na lewo. O, zobacz, akurat karmi sobie tutaj, jest no, karmi, ale wyjście na lewo. Tu mogą wyjść, o, widzimy, mamy grip, melanż, wszystkie no, tutaj. Tu są wszystkie gołębie rozpłodowe, 20 pali tu jest w sumie na tym gołębniku. To jeszcze jest przykład tego mojego najlepszego lotnika z tej samej matki, sobie ojciec, brat od ojca, czyli wujek tamtego gołębia. Też bardzo, w zeszłym roku właśnie z niego na młode, na 4 wypuszczone gołębie trzymaj komplety. Tam masz takiego młodego, widzę, co taki siwawy bardziej, taki nakrapiany. No, taki... akurat jeszcze to to z jednego gniazda chyba tam te dwa z tyłu, nie? To akurat tak nie, podobne, ale bo to jest wszystko rodzina. No. U mnie gołębie są... To już tak masz, spokrewniony mocno jest. No, gołębie pokrewieńcy hoduję. Tu jest akurat mój ulubieniec, jest już czekał na mnie. Ten gołąb, który wchodzi na rynka zawsze. Uwielbiał się ze mną bić. To jest akurat, jak wchodzę do woliery, no to z takim gołębiem aż przyjemność poprzebywać. On od razu mi wchodzi na plecy, jak tu jest zamknięte, szczególnie jak mu młody. Tak pilnuje. No gołębie raczej spokojne. I to jest wszystko gołębie krzyżówka. Tam sobie młode też siedzą. Młode zawsze jak mają 20 dni, zrzucą wszystkie na ziemię. A ty gołębie... nie będziesz lotował tymi? Czy będziesz nie, te gołębie już nie będą lotowane. No. To już są gołębie, okrady ciężko otworzyć. To kolega otworzy, zobaczymy. No to jest tak. Dobrze, a tutaj w rozpłodzie stosujesz właśnie preparaty z tych Ziegertały, co mówiłeś, jak cały czas mają i w wodzie
dzieci akurat dostały ten knobal, to jest ten czosnek. Dostają dwa razy w tygodniu zakwaszacz. Ten Ziegler-Prawda. Acidifer. Acidifer, tak. Dobrze, ten zakwaszacz, uważam, głębiej odchody mają fajne i młode fajnie rosną. Raz w tygodniu stosuję właśnie w rozkładzie ten jodiferol. Też te głębie tego jodu potrzebują. Także... No dobrze, tu widzimy jak kolegi hodowla wygląda, jakie ma gołębie. Tutaj jeszcze raz tą półkę zobaczmy. Karmę tutaj widzimy, MDM stosujesz, no, widzę. Karma MDM, tylko ja te mieszanki akurat jeszcze wszystkie mieszą. I... Tak jak tu kukurydzę widzieliśmy, no, dodajesz coś jeszcze? Zawsze sobie, na przykład, bo większość mieszanek z MDMA. Tylko że na przykład tu pomieszam, to są te mieszanki F16 z energetyczną, są wymieszane razem. I to a ta tutaj... zielona to jest... To jest kukurydza. To jest MDMA. Aha, to jest tylko... Ale tam jest chyba kukurydza właśnie ta. Tu mięczmień też w tym worku z MDMA. Także, no i... Po prostu wykorzystujesz worki. Rozcieńczą całą karmę jęczmieniem. U mnie dieta polega na tym, że mu stała mieszanka i rozcieńczą ta mieszanka jęczmieniem. Kupuję jęczmienia i na przykład mu stała mieszanka mieszano. Do tego dosypia na przykład w niedzielę mają 50% jęczmienia, 50% mieszanki. I to jest u mnie ta dieta. Poniedziałek, wtorek, że mają cały czas... Nie zmienią na przykład karmy, że na przykład tu nabierą z jednego worka, na drugi z następnego worka. Cały czas nabierą mieszanki do osobnego wiaderka, wymieszą. Akurat takie wiaderko jedno zabrudzone po tych różnych mieszankach produktach. No tam zawsze dodatki, jak się da, to wiadomo, że się weźmie, obklei. Dobrze. To czyli widzimy, jak wygląda kolega tutaj, jak kolegi hodowla. Jeszcze zapytam, do pomocy masz tu kogoś? Syna, córkę, ktoś ci pomaga, żona? Syn się nie interesuje, żona oczywiście wspiera we wszystkim. A ty wspiera tak naprawdę, czy tak tylko? No nie, wspiera, pomoże, jak trzeba, to i wejdzie, wypuści. Aha. No a tak, tu akurat wujek przychodzi często, jak na przykład, wiadomo, idzie się do pracy, trzeba gołębie zamknąć któreś, no to on przyjdzie, zamknie. Czy któryś na przykład doleci gołąb, jak umie gołąb z lotu, doleci się spóźni. To siedzi tutaj, wtedy w korytarzu. Do korytarza. Tu jest woda. Wodę też zobaczmy, bo tutaj co ciekawe, właśnie któraś kolejna hodowla, którą odwiedzamy, zobaczmy, bardzo istotne, żeby te pojniki jako są... No nie kurzy się. Nie kurzy się. Nie kurzy się. Tu jest woda, kurzy się, wiadomo, karmę dostanie. Mniej dużo, nie? I na przykład wracam z pracy, widzę, na jakiś gołąb doszedł. Rozumiem. Dobrze, to nasze dziękujemy wtedy, życzymy powodzenia. Będziemy obserwować i kibicować tutaj koledze. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy. Dobry lot. Dobry lot. Tutaj, nim wyjedziemy od kolegi Arka, to jeszcze sobie zobaczmy przy okazji, już na wyjściu kończymy wizytę naszą, ale zobaczmy puchary, które tutaj zgromadził. Gdzie masz? Aha, najniższe to są na nie, najwcześniejsze sezony, czy masz przemieszane? To jest wszystko przemieszane. Najważniejsza akurat tu na tych półkach, tu akurat jest mistrzostwo rejonu. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, tu musisz jakiś spornik zrobić, bo ta półka ci się ugina. No, wiesz, wszystko, właśnie tak. Ugina. To są takie ci rzeczy, puchary z okręgu. No to w rejonie 2008, 2009, 2010 to było mistrz, 2011 była przerwa, 2012, 2013 mistrz, 2016 mistrz, no tu jest 2014 to był wicemistrz rejonu, także cały czas... A cały czas jesteś, bo tutaj widzę, jest oddział Lyski, a byś kiedy jakiś inny oddział, tutaj nie? Rozpoczynę hodowla, to jest mój pierwszy i ważniejszy puchar zdobyty w okręgu, to jeszcze jest puchar oddział Gaszowice, znaczy oddział Gorzyce. Tu akurat nie piszę, bo to jest okręg Cząc Południe. Ale to jest puchar z 97 roku. Ale też z tej miejscowości, czy nie? Czy to tamta właśnie ojca? Do 99. Tam, gdzie teraz twój brat. Lotowo, tam, gdzie teraz brat lotujesz. To trzeba było puchar zostawić mu. Ale puchary wszystkie tam zostały. A, tylko ten jeden puchar, bo to był mój pierwszy puchar zdobyty na szczeblu okręgu i jest u mnie. O, i tutaj mamy, widzimy te puchary, kolega tutaj zdobył. Tak sobie, ale teraz jak masz wszystko zawalone pucharami, będzie będziesz następny, musisz na kolejnej ścianie. Nie, 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 to akurat oddaję co roku puchary te, co... Szczególnie te najwyższe, bo nie ma gdzie włożyć i to do sekcji oddaje puchary do nas. Rozumiem. Także... To życzymy, żeby tych pucharów jak najwięcej do ci przybywało. Także już teraz to się żegnamy i jedziemy do kolegi Piotra Bugały zobaczyć, bo bardzo ciekawie się zapowiada przylot, gdyż on bardzo dużo gołębi dał, bo 60 kilka sztuk. No 60 na 700. Włożył, no zobaczymy. Dobrze. Dziękujemy na razie wtedy, powodzenia życzymy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot. Kolega, tak właśnie, my już pożegnaliśmy się już raz, drugi, a jeszcze się okazuje, że tutaj kolega jeszcze ma piwniczkę z jakimiś... Poczekaj, jeszcze, tu masz jeszcze piwniczkę z jakimiś medykamentami, tak? Nie, to są te preparaty z Ziegler-Traube. Która wszystko to stosuje do... To normalne weki. To akurat nie, to nie dotyczy. Co nie dotyczy? Tutaj weki masz normalne, jeszcze zobaczmy, kompoty, śląskie. Zwykła piwnica. A tu co do wody podaje, ten jod i... A czemu akurat tu trzymasz to? Zakwaszasz, tu jest chłodno, temperatura stała. A o to ci chodzi. Blisko woda, bo to wszystko produkty, co dodaje do wody. No to od razu można tu namieszać. I to od razu miarka tu jest. Bo myślałem, że może jakieś specjalne coś tutaj jeszcze preparujesz jakoś, bo kiedyś byliśmy z wizytą kolegi Zbigniewa Kukułki. On miał też taki loszek, piwniczkę, że tam właśnie te różnego rodzaju preparaty naturalne trzymał. I preparował tam, nie? No ja akurat nie mieszczą samemu, także wszystko kupuję. Mam swój czosnek naturalnie, także to na polu rośnie, ale
Dzisiaj akurat gęby dostaję w rozpłodzie. Ten knoblauch to jest ten czosnek. Knoblauch, tak. Naturalna dezynfekcja organizmu. Także to gęby dostają. No tu mówię głównie to, co gęby dostają do wody, produkty. Rozumiem. Dobra. Także to widzimy, czyli masz pełną ofertę tutaj praktycznie. I tak w zależności od tego, jaki lot masz, to tak sobie to dobierasz. No to stosuję. Czasem na przykład jest tydzień, że dostaną minimalnie prawie nic, a czasem na przykład gołębie, że dostaną tego więcej tych dobra, produktów. Dobra, a korzystasz z tych, bo w katalogu Ziegertaube, tam przypomnijmy, na końcu są na tych ostatnich stronach takie plany tego, czy korzystasz z nich, czy nie? Czasem tam zerknę, ale nie zawsze się tego sztywno trzymam. Zawsze stosuję to według siebie. Według siebie, patrząc na gołębie. Patrząc na gołębie, obserwuję gołębie i wtedy wiem, czego im potrzebuję, tego gołębie, co im podać. Rozumiem. No dobra. Produkty są wszystkie opisane z tyłu, na każdym produkcie pisze, na co go można podać ten produkt. Jest to o tyle łatwe, że to każdy hodowca... Ty się po prostu nauczyłeś tego, tak jakby sprawdziłeś sobie, co na co jest i wtedy w zależności od okoliczności czegoś... sam sobie niejako tak dozujesz odpowiedniej ilości. Czegoś ewentualnie nie wiem, to zawsze mogę zadzwonić do kolegi Jacka Dyszego, on zawsze tam coś doradzi. No tu Jacek właśnie z Jackiem przyjechaliśmy. Żeby coś dołożyć, żeby ewentualnie tego podać, tego nie dawać. No i tak współpraca idzie i gołębie idą. Najważniejsze, nie gubią się. No. A zobaczymy zaraz, a po pogubienia, jak będzie na locie właśnie u Piotra. Dobrze, tak. Dziękujemy już i teraz idziemy na lot do Piotra. Do zobaczenia. Dziękujemy, dobry do zobaczenia, lot. Dobry lot.